Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o Wendigo, stworzeniu uznawanym oficjalnie za kryptydę, wywodzącym się z wierzeń Indian, pochodzących z plemienia Algonkinów, zamieszkującego tereny rozlewiskowe rzeki Ottawy w południowej części kanadyjskiej prowincji Quebec. Powszechne tłumaczenie jego nazwy oznacza zły duch, który pożera ludzkość. Opis wyglądu tego tajemniczego stworzenia różni się od wszystkich odłamów plemienia Algonkinów. Większość z nich posiada jednak wspólne cechy, takie jak świecące oczy, wielkie pożółkłe kły i długi język. Legendy Indian opisują to stworzenie jako szczupłe i wychudzone, mierzące do 5 metrów wysokości. Wedle wyobrażeń skóra tego stwora jest tak napięta, że można wyraźnie zobaczyć wszystkie jego kości. W niektórych przypadkach mówi się, że ma zamiast głowy czaszkę jelenia, zapadnięte oczy i wygląda jak szkielet z popielatą gnijącą skórą. Rogi, które towarzyszą tym wizjom, to wpływ popkultury, gdyż oficjalnie Indianie nigdy nie przedstawiali tego stworzenia z porożem. Niektóre przekazy mówią, że jest stworzony z lodu, dlatego najaktywniejszy jest w okresie zimowym. Porywa on swoje ofiary, aby posilić się nimi w zaciszu jaskiń i porzuconych kopalni. Wendigo powstaje z człowieka, który opętany przez złego ducha dopuszcza się zbrodni, jaką jest konsumpcja ludzkiego mięsa. Jego słabością jest ogień, którym można go pokonać. Zazwyczaj ludzie zamieniają się w Wendigo pod wpływem innego stworzenia przebywającego w pobliżu. Kusi on swoje ofiary, aby dopuściły się wspomnianego aktu kanibalizmu, gdyż dopiero wtedy może dokonać pełnej przemiany. Indianie przebywający w głuszy zabezpieczali się przed wizytą tego stwora poprzez rysowanie symbolu Anasazi, który przypomina słońce. W terminologii medycznej istnieje pewne zaburzenie zwane psychozą Wendigo. Określano tym terminem depresję, w jaką popadali Indianie w okresie zimowym, wynikającą z braku pożywienia. Osoba dotknięta tą przypadłością ma tendencję do odosobnienia, silne lęki, brak łaknienia, nudności i biegunkę. Ostatecznie chory potrafi nawet zabić swoich towarzyszy w celu posilenia się ich mięsem. W ramach ciekawostki w 1879 roku Indianin Cree, zwany jako Katyas Chen, wyruszył na wyprawę łowiecką, na której dokonał aktu kanibalizmu, zjadając swoją matkę, żonę, brata i 6 dzieci. Po skazaniu na śmierć wyznał on lokalnemu księdzu, że spotkał Wendigo, który go opętał i za jego sprawą zamordował i zjadł swoją rodzinę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!